Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 239. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w Rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 145, werset od 13 do 21. Królestwo Twoje jest królestwem wszystkich wieków. Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia. Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają, i podnosi wszystkich zgnębionych. Oczy wszystkich wyglądają ciebie, ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie. Ty otwierasz swą rękę, i wszystko, co żyje, nasycasz do woli. Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Pan jest blisko tych wszystkich, co wzywają go, wszystkich, wzywających go szczerze. Spełnia wolę tych, którzy się go boją, usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą. Pan strzeże wszystkich, którzy go miłują, a wytępi wszystkich występnych. Niech usta moje głoszą chwałę Pana, by wszelkie ciało wielbiło jego święte imię, zawsze i na wieki. W rozdziałach od 22 do 24 Księgi Przysłów znajdujemy zalecenia dotyczące mądrości, sprawiedliwości i uczciwości. Teksty te omawiają wartościowe cechy charakteru, takie jak umiejętność zarządzania majątkiem, odpowiedzialność oraz budowanie zdrowych relacji. Zawierają również ostrzeżenie przed zgubnymi wpływami i złymi decyzjami. A także zachęcają do życia w zgodzie z Bożymi zasadami, co prowadzi do harmonii w życiu osobistym i społecznym. Lepszy szacunek niż wielkie bogactwo, uznanie niż srebro i złoto. Spotykają się bogacz i nędzarz, Pan jest stwórcą obydwu. Przemyślny widzi zło i kryje się, naiwni idą dalej i karę ponoszą. Zapłatą za pokorę i bojaźń Pańską jest bogactwo, chwała i życie. Ciernie i sidła na drodze przewrotnego. Kto duszy swej strzeże, ten od nich daleko. Wprowadzaj syna w prawidła drogi, a nie zejdzie z niej i w starości. Nad ubogim panuje bogacz. Sługą wierzyciela jest dłużnik. Kto nieprawość sieje, zbiera nieszczęście a laska jego gniewu przepadnie. Błogosławiony, czyje oko jest miłosierne, bo chlebem podzielił się z potrzebującym. Przepędź szyderce, a kłótnia ustąpi, skończy się zatarg i niezgoda. Kto kocha czyste serce, wdzięk ma na wargach, tego król przyjacielem. Oczy Pana chronią wiedzę, wiarołomnego czyny on niweczy. Leniwy mówi, Lew na ulicy, na placu zostanę zabity. Usta żon cudzych są dołem głębokim, wyklęty przez pana tam wpadnie. W sercu chłopca głupota się mieści, rózga karcąca ją stamtąd wypędzi. Uciska się ubogiego, by dojść do fortuny, dodaje się bogatemu, tylko by zbiednieć. Nachyl swe ucho i słuchaj słów mędrców. Nakłoń swe serce ku mojej nauce, bo dobrze będzie, gdy w sercu je zachowasz. Trwać będą stale na Twoich wargach. Byś ufność swą w Panu pokładał, chcę wskazać Ci dziś Twoją drogę. Czy nie pisałem Ci, Shilszonie, słów pełnych rad i nauki, chcąc Cię nauczyć prawości, wierności, byś dał rozumną odpowiedź zleceniodawcy? Nie okradaj biednego, dlatego że biedny, nie uciskaj w bramie nędzarza, bo pan rzecznikiem ich sprawy wydrze on życie tym, którzy ich krzywdzą. Nie wiąż się z człowiekiem gniewliwym, nie obcuj z mężem porywczym, byś do ścieżek jego nie przywykł i nie zgotował pułapki na swe życie. Nie bądź wśród dających porękę, którzy ręczą za cudze długi. Jeżeli nie masz z czego zapłacić. Po co łóżko mają zabierać spod ciebie Nie przesuwaj pradawnej miedzy ustalonej przez twoich przodków Widzisz biegłego w swoim zawodzie stać będzie wobec królów a nie wobec gminu Gdy z możnym do stołu zasiądziesz pilnie uważaj co masz przed sobą nóż sobie przyłóż do gardła jeżeli jesteś żarłokiem Nie pożądaj jego przysmaków bo to jest pokarm zwodniczy o bogactwo się nie ubiegaj, nie odstępuj od swojej rozwagi. Gdy utkwisz w nim wzrok, nie ma go, bo skrzydła sobie przyprawiło, jak orzeł, co odlatuje ku niebu. Z człowiekiem chciwym nie ucztuj, nie pożądaj jego przysmaków. Jak ktoś, kto przelicza w duszy, tak samo i on postępuje. Jedz i pij, mówi do ciebie, a w sercu nie jest ci życzliwy. Zwrócisz spożyty kąsek. Słów miłych użyjesz na próżno. Nie mów do uszu niemądrego, bo wzgardzi rozsądkiem twej mowy. Nie przesuwaj pradawnej miedzy, na pole sierot nie wkraczaj, bo mocny jest ich obrońca. Przeciw tobie ich sprawę obróci. Nakłoń swe serce do karności, do mądrych słów swoje ucho. Karcenia chłopcu nie żałuj, gdy rózgą uderzysz, nie umrze. Ty go rózgą uderzysz, a od Szeolu zachowasz jego duszę. Synu, gdy mądre twe serce, także moje serce się cieszy i moje nerki także się weselą, gdy usta twe mówią, co prawe. Niech twe serce nie zazdrości grzesznikom. Cały dzień trwa w bojaźni Pańskiej, bo z pewnością przyszłość istnieje. Nie zawiedzie cię Twoja nadzieja. Słuchaj, mój synu, bądź mądry. Prostą drogą prowadź swe serce, nie bądź z tych, co upijają się winem lub obżerają się mięsem, bo pijak i żarłok są w nędzy, ospałość chodzi w łachmanach. Słuchaj ojca, który cię zrodził, i nie garć swą matką, bo jest staruszką. Nie sprzedawaj, nabywaj prawdę, mądrość, karność i rozwagę. Raduje się ojciec sprawiedliwego. Kto zrodził mądrego, się cieszy. Weseli się twój ojciec i matka, twa rodzicielka będzie szczęśliwa. Synu, daj mi serce swoje, niech twe oczy miłują moje drogi, bo nierządnica jest dołem głębokim, a ciasną studnią jest obca kobieta. Czatuje, jakby rozbójnik, mnoży niewiernych wśród ludzi. U kogo ach, u kogo biada, u kogo swary, u kogo żale, u kogo rany bez powodu, u kogo oczy są mętne? U przesiadujących przy winie, u chodzących próbować mieszanego wina. Nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak pięknie błyszczy w kielichu, jak łatwo płynie do gardła. Bo w końcu ukąsi niby wąż, jak żmija jad swój wypuści. Twoje oczy dostrzegą rzeczy dziwne. A serce twe brednie wypowie. Zdajesz się spać na dnie morza lub spoczywać na szczycie masztu. Obili mnie, nic nie czułem, chłostali, nie wiedziałem. Kiedy się zbudzę, jeszcze nadal o nie poproszę. Nie zazdrość złym ludziom, nie pragnij ich towarzystwa, bo serce ich przemoc obmyśla, ich wargi mówią o krzywdzie. Dom się buduje mądrością, a rozumem umacnia. Wiedzą napełnia się spichlerze Wszelkimi dobrymi, miłymi zasobami Mąż mądry, obdarzony mocą i światły Pomnaża siłę Kunsztem prowadzi się wojnę Tam zwycięstwo, gdzie wielu doradców Zbyt wzniosła dla głupca jest mądrość W bramie on ust nie otworzy Kto zło obmyśla, tego zwoł mistrzem w intrydze Knowania głupoty są grzechem Szyderca jest wstrętny ludziom. Gdyś okazał się słaby w dniu klęski, to bardzo mierna twoja siła. Ratuj prowadzonych na śmierć, uwolnij idących chwiejnym krokiem na miejsce kaźni. Czy powiesz, nie wiedzieliśmy o tym? Kto bada serca, ma nie rozumieć. Wie ten, który osądza serca i według czynów odda każdemu. Synu, jedz miód, bo jest dobry. Plaster miodu jest dobry na podniebienie. Podobnie jest, więc, z mądrością dla twej duszy. Znajdziesz ją, przyszłość masz pewną, nie zawiedzie cię Twoja nadzieja. Nie czatuj bezbożny przed mieszkaniem prawego, nie burz miejsca jego odpoczynku, bo prawy siedmiokroć upadnie i wstanie, a bezbożni runą w nieszczęście. Nie ciesz się z upadku wroga, nie raduj się w sercu z jego potknięcia. By Pan, widząc, nie miał Ci tego za złe i gniewu nie odwrócił od Niego. Niech źle czyniący Cię nie oburzają, występnym ludziom nie zazdrość, bo nie ma przyszłości dla złego, zagaśnie lampa grzeszników. Synu mój, lękaj się Pana i Króla, nie łącz się z tymi, co myślą inaczej, bo wnet ich zagłada nastanie. Kto zna upadek zadany przez obydwu? I te przysłowie od mędrców. Kto mówi bezbożnemu, jesteś niewinny, temu ludy złorzeczą, tego przeklinają narody. Szczęśliwi, którzy go karzą, spłynie na nich obfite dobro. W wargi całuje, kto daje słuszną odpowiedź. Spełnij obowiązek poza domem, wykonaj go pilnie na roli, a potem i dom wystawisz. Nie świadcz bezprawnie przeciw bliźniemu, kłamstwa chcesz mówić swymi ustami? Nie mów, jak on mi zrobił, tak ja mu oddam, każdemu oddam według jego czynów. Szedłem koło pola próżniaka i koło winnicy nierozumnego, a oto wszystko zarosło pokrzywą, ciernie całą powierzchnię pokryły, kamienny mur jest rozwalony. Zwróciłem uwagę, spojrzałem, zobaczyłem i wyciągnąłem naukę. Jeszcze trochę snu i trochę drzemki, trochę założenia rąk, aby spocząć. A przyjdzie na Ciebie nędza jak ktoś bezczelny i niedostatek jak rozbójnik. Rozdział 5 Listu do Rzymian ukazuje, że przez wiarę w Jezusa Chrystusa mamy pokój z Bogiem i dostęp do Jego łaski. Paweł porównuje Adama, przez którego grzech wszedł na świat, do Chrystusa, przez którego łaska i usprawiedliwienie napełniają wszystkich wierzących, prowadząc do życia wiecznego. Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzięki niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko tym, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę wypróbowana zaś cnota, nadzieje. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, Zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna. To tym bardziej, będąc już pojednanymi, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie. Dlatego też, jak przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed prawem grzech był na świecie. Grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak samo ma się rzecz z tym darem, jak ze skutkiem grzechu spowodowanym przez jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu Jego jednego, to o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu jednego Jezusa Chrystusa. A zatem jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Natomiast prawo wkroczyło po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się wzmogło. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie poprzez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, pana naszego. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok". Do usłyszenia.